Witam. Dziś zapraszam Was do obejrzenia zdjęć z opuszczonego sanatorium. Sanatorium w Gdyni Orłowie. Niedziałający już obiekt zlokalizowany w Gdyni w dzielnicy Orłowo przy ulicy Zacisznej 2A. Dawny dom profilaktyczno-wypoczynkowy Zdrowie. Wcześniej dom wczasowo-leczniczy Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego. Powszechnie znany jako po prostu sanatorium lub opuszczone sanatorium. Budynek powstał w roku 1962 jako dom wczasowo-leczniczy Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego. Początkowo sanatorium miało trzy kondygnacje, lecz ze względu na duże zainteresowanie wypoczynku nad morzem, już po 5 latach, w 1967 zostało dobudowane jeszcze jedno, trzecie piętro oraz mniejsza dobudówka na górze. W jednym ze skrzydeł powstała stołówka w kształcie parterowej rotundy. Na budynku umieszczona została tabliczka z napisem Dom wczasowo-wypoczynkowy w Orłowie. Pomnik tysiąclecia państwa polskiego wybudowany przez Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego w Polsce 22 lipca 1962 roku. Dom profilaktyczno-wypoczynkowy Zdrowie funkcjonował do 2005 roku, gdy obiekt przestał być użytkowany. Znajdujące się na wyposażeniu meble i inne stałe części wystroju pokoi zostały rozkradzione lub zniszczone. Powodem zamknięcia ośrodka miała być osuwająca się w pobliżu skarpa. Przedstawiciele miasta Gdynia zdecydowali się wyburzyć budynek i twierdzili, że w tym miejscu stanie nowy kompleks rekreacyjno-hotelowy. Jednak urząd stwierdził, że jest to teren prywatny. Kompleks nie został zbudowany. Oto co dziś pozostało.